0,76. Jeśli chodzi o kwestie związane z obrotem ziemi, to z całą pewnością niewinni, a zarzuty prokuratora się mają tak, jak dzisiejsza za długa koszula do mojej marynarki. No co jest tam dalej w sprawie, no to zobaczymy. Jeśli chodzi o grunty rolne, to na pewno rolnicy nie mają się czego obawiać, bo tutaj powinien się dyrektor agencji, prezes obawiać i chyba ministrowie. Na salę prokuratora, obrońców i pokrzywdzonych. Powoływanie sprawy stawił się. Przewodniczący stwierdza, że licznie stawili się przedstawiciele środków masowego przekazu. Obligatoryjne włączenie jawności rozprawy pozbawiłoby społeczeństwo dostępu do relacji medialnych z jej przebiegu. W sytuacji, gdy sprawa ta z powodu jej precedensowego charakteru budzi autentyczne zainteresowanie opinii publicznej, szczególnie osób utrzymujących się z uprawy gruntów rolnych, interes społeczny przemawia za tym, aby przedstawiciele środków masowego przekazu mogli relacjonować przebieg rozprawy. Tydzień temu zapadł wyrok wobec jednego z oskarżonych, którego zarzut jest w zasadzie tożsamy. W zasadzie tożsamy, tylko że zmianą tego jest kwalifikacja pierwszego, że to wysiłki nie z trójką, tylko z jednego czy udział w zorganizowanej grupie przestępczej. A zatem sąd okręgowy już, można powiedzieć, wstępnie ocenił materiał dowodowy i nie uznał tego, że materiał nie wskazuje na popełnienie przestępstwa. Pan prokurator, oskarżyciel publiczny w tej sprawie się formułuje, nawet moje opinięta, bo to oczywiście tylko jego w tej sprawie reprezentuje, formułuje szereg zarzutów z artykułu 305, które tak naprawdę mają tożsamy charakter karny. I proszę sobie zauważyć, że wskazując na sposób utrudnienia przekazu, czyli to tak naprawdę prokuratura wskazuje jako utrudnienie przekazu, pisze pan prokurator o tym, że utrudnianie przekazu polegało na uniemożliwieniu wyłonienia zwycięzcy tego przekazu i uzyskania rzeczywistej ceny sprzedaży.